Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. No i co, słuchajcie, mamy Glade, wiemy już, którędy dostać się do miasta, nawet jakbyśmy Glade'u nie mieli. Tak zastanawiam się, co tu za babka w ogóle stoi? O! Nie widzisz, że coś robię? Myślałem, że coś tu się dzieje, dobra, bo ona taka, ten, no to... Jednak nic ciekawego. Dobra, idźmy naszą karawaną. Idźmy naszą karawaną. Nie pamiętam ile oni... Aha, bo oni 10 sztuk złota biorą. No dobra. Chciałbym się... O kurwa. Nie mogę do miasta? Obóz węglarzy, farma. O kurna, to poczekaj. W sumie co się... Poczekaj. Cztery. Bursztynowe wybrzeże, to nie. O kurna. A ta farma Bermara, gdzie to jest? Trzy. O nie, to też źle. Zastanawiam się, jak ja do miasta mam dotrzeć stąd. Ale to na tą czwórkę chyba najsensowniej. Bursztynowe wybrzeże. Tylko czy ja z nimi udam na to bursztynowe wybrzeże? Nie. W sumie... Czyli bieda jest, czyli my musimy iść ten kawał. Znowu. Zresztą. Czekajcie, w którą to stronę było? Nie w tą. I my ten kawał musimy przejść, niestety. Ajajaj, no to gra nas trochę w jajco zrobiła, bo ja myślałem, że jak tepnęliśmy się stamtąd tutaj, to stąd będziemy mogli tak samo się teleportować tam, no bo jakby co to za różnica tak w zasadzie, nie? A tu jednak jest różnica i to dość duża. No szkoda. Szkoda? No ale no co zrobimy? No nic nie zrobimy. Ej, swoją drogą ja tam chyba coś dostałem nowego, nie? No nie. A, złoty pierścień. On jest kurwa 250 wart? Ja tam takie zdobycze dostałem stamtąd? O kur... O kurna! No dobra. No dobra. To nie ma żartów, słuchajcie. To nie ma żartów w takim razie. No ale dobra, no pójdźmy sobie na spokojności. Tu w sumie mógłbym sobie jeszcze odwiedzić kapliczkę przy okazji, jak jesteśmy. Módl się. Ciekawe, co się stanie, jak się pomodlę i złożę ofiarę ze złota. Niewidzialny, liczę na ciebie. Jakbym złożył ofiarę Innosowi, to co się wydarzy? Jakiś bonus dostaje? Wiem, że w Gotiku Trójce chyba było tak, że można było kapliczce dokupić sobie punktów za punkty umiejętności HP i tak dalej, czy coś w ten deseń, nie pamiętam. O kurwa, trup. Co tu się stało? Jak dobrze, że widzę żywą duszę. Musisz mi pomóc. Właśnie szedłem z towarami do wioski, ale napadnięto mnie. Musiałem się bronić i chyba go zabiłem. O kurna, w czym potrzebujesz mojej pomocy? W czym potrzebujesz mojej pomocy? Tym, że było ich dwóch. Ten drugi prysnął szczęścią moich towarów, ale chyba wiem, gdzie się ukrywa. To wielki koleś. Nie wiem, czy pójdzie mi z nim tak samo łatwo, jak z tym tutaj. Chcesz, żebym pomógł ci go zabić? Może, gdy pójdziemy tam we dwóch, to uda nam się go wystraszyć. Jeśli moi pracodawcy dowiedzą się, że zawaliłem sprawę, najpewniej stracę tę robotę, ale jeśli mi pomożesz, dopilnuję, żeby sowicie cię wynagrodzili. Ciekawe, kim są twoi pracodawcy? Dobra, prowadź no. W porządku, prowadź. W pieniądze chodzi, nie? Parę dodatkowych monet. Facet pobiegł w kierunku tego zapadliska. Jeśli się pośpieszymy, powinniśmy go tam dopaść. Chodź za mną. No dobra, dobra, spokojnie. Ja jeszcze muszę zlutować, no co ty sobie wyobrażasz? Ale poczekajcie, ja sobie jeszcze zapiszę też, tak dla pewności, bo wiecie, różnie bywa. Różnie bywa. Wolę jednak mimo wszystko zapisać teraz, aniżeli żałować za 5 minut. No. Co to za zapadlisko? Dokąd on mnie wyprowadzi? Gdyby nie fakt, że tam leży trup, to bym pomyślał, że chłop chce mnie w jakiś kanał wpuścić. Ale w tej sytuacji chyba nie chce, co? Chyba nie chcę. O, tu coś jest. O kurwa, jednak. Jednak to kanał. Czyli jednak kanał, no i dupa.
O ty kurna, gnoju jeden z drugim. No, trzeba uważać. O ty! Oni mocni są, więc trzeba uważać. Się mocni, no. Mają zbrojki dość dobre, więc... Ła, trafił mnie. Najgorsze w biciu się z dwoma jest to, że ta gra tak... Właśnie, że się targetuje raz na tego, nie? I ciężko się z nimi realnie bić. O, dobry hit wszedł. Musimy swoją drogą, tak jak pisaliście, tą dwurękę pójść mocniej. Skoro chcemy grać tą dwuręką. Ła! Zabydlo okno. Chociaż jednego jakbyśmy dojechali. Dobra. O, dobrze, dobrze siadło. Oj. Kurna, no nie chcę. Właśnie, jeden hit został. No i ginę chyba. O, albo jednak nie. Dobra, na chillku. Bo trzeba być sprytniejszym od tego. Dobra. Nie wiem, czy lepiej wyczekiwać na ten atak. O, dobrze, siadło. Dobra. Dobra. Kurna, no ale to trzeba trafić. O! Dobra, jeszcze dwa hity i po nim. Jeden. No i dobra. O kurna, powiem wam, że no ciężko. Pamięta notka. Na prędce skreślona pamięta notka. Znalazłem ją przy bandycie w pobliżu pracowni Bodowina. Jest sierp. No to dobrze wiedzieć swoją drogą, że tutaj czyhali na mnie, ale tak coś czułem, kurna. Tak, widzicie, przeczuwałem, nie? Że coś może być na rzeczy. No jakbym wiedział. Zaginione składniki Bodowina. O! To przy okazji jakąś minimisję robimy. Dobrze wiedzieć w sumie. Teraz to ja bym sobie potrzebował... Te dwie te zupki dupnąć, te rosołki. Kim był Bodowin? Bodowin to nie był Tadzionorek? Chyba jo. To wróćmy sobie do niego wtedy. W sensie pójdźmy sobie do niego, nie wróćmy, bo... Nie ma co wracać. Ale kurna... No... No ciekawe, kim był ten, bo on wygląda na opryszka. On wyglądał mi na bandytę, nie? A może to i to byli bandyci? Po prostu bandyta dostał na dziurę od bandytów. I tym oto sposobem... No, to ciekawe w sumie. Złodziej okradł złodzieja, można by rzec. No jest jak jest, samo życie, nie? Dobra, wejdźmy sobie tutaj do niego. Nie pamiętam, czy się z nim pobiłem ostatnio, czy nie. Bodowin. Hej, ty. Ta paczka chyba należy do ciebie. A, niech mnie. A już szykowałem skargę na Araxos. Jednak wy młodzi czasem się do czegoś nadajecie. Masz. Weź ten eliksir jako podziękowanie. O, eliksir życia, nice. Pohandlujmy, zobaczmy co ty tu jeszcze masz. Eliksir swobodnego spadania zapewnia ochronę przed upadkiem z wysokości. Kurna, dobre to. Dobre to, szczerze. No ale ja nie po to, że... Tylko zobaczyć co my tu mamy. Ważenie eliksirów. Zupki. To ja bardzo chętnie sobie wezmę. Wszystkie jakie on ma, których jeszcze nie poznałem. Bo to się wiecie, zawsze się przyda mimo wszystko, nie? O, skała krystaliczna to nie. Czy ja mogę mu coś tu sprzedać za jakąś fajną kwotkę? Same gówna. Rudy magiczne to nie. Węgielki to nie. Ma tu chyba nic, co mógłbym mu sprzedać, tak, żeby faktycznie na tym wyjść jakkolwiek. Tak patrzę, że raczej... Raczej nic nie mamy. Jakieś tam miecze. Ten szeroki miecz w sumie mogę mu sprzedać. Prosty nóż to nam się przyda.
No te główienka też sprzedamy. Dobra, resztę zostawiam. No nic, nic tu nie zdziałamy. Nic tu więcej nie zdziałamy, słuchajcie. Natomiast tak. Mamy ten pomięty list, więc ja bym chciał sobie go przeczytać. Tą notkę w zasadzie. Pilnuj Felera. Ten gówniarz jest w gorącej wodzie kąpany i czuje, że może nam jeszcze sprawić kłopoty. Według Berta trakty do wioski w najbliższym czasie powinny być przejezdne, więc będzie w czym wybierać. Wyciągajcie po jednym, w najgorszym razie po dwóch. Uniformy dostaniecie jeszcze w tym tygodniu. Wtedy będziecie mogli sobie poszaleć, bo i tak wszystko spadnie na Rodericha. Ty. Ale ja Berta skądś kojarzę. Czy Bert nie jest czasami kimś, kto jest w Silbach? Bo jakby wiecie, gdzieś mi dzwoni. Coś mi to mówi. Ale w którym kościele dzwoni, to tego nie wiem. To tego nie wiem. Możecie dać znać. W komciach, jeśli wiecie. Kurwa, w komciach, co ja gadam? W komentarzach po prostu. Możecie dać znać, jeśli wiecie. Jeśli wiecie, że ja wiem, co to było, bo wiecie, ja nie chcę też spoilerów, żeby nie było. Natomiast jeśli mi powiecie, hej, już go poznałeś, to jest ten i ten, to powiem, aha, czyli już wiem, w którym kościele do mnie dzwoniło. No, także no, mam nadzieję, że to w ten sposób. Bo faktycznie ten Bert coś mi mówi, coś mi to kurna śmierdzi, ale nie wiem co. I, a może, nie, myślałem. Myślałem, że Bert jest ten, któremu zioło żeśmy sprzedawali, ale on się tam blisko z Paulina, nie wiem, on jakoś coś na P się nazywał, jak dobrze pamiętam. Ale to też pamięć złotej rybki jednak mimo wszystko, wiecie jak jest, nie? Wiecie jak jest zresztą, no. Chyba, że to jest Bert, nie, to jest Gerke. O, tu nawet ludzie na polu są, wow! Wow, ja myślałem, że tutaj pola to raczej są oblegane przez polne bestie, ale widzę, że w tym przypadku akurat nie. Ciekawe. Tam na górze widzę, że są sierwojady te zielone. Przeuważ, Jezu, ile ich tu jest tego, tych polnych bestii. A wejdźmy sobie do miasta, zobaczmy jak to będzie wyglądać, bo chciałbym zobaczyć, co jest w mieście. Co jest w mieście. No witam, dzień dobry. Masz już przepustkę? Mam, proszę. Proszę, oto przepustka. Co? Pokaż mi to. Muszę przyznać, że mnie zaskoczyłeś. Patrząc po tobie, spodziewałem się raczej jakiejś nielegalnej próby wtargnięcia do miasta. Papiery są w porządku. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś mógł wejść do środka. Podnoście to żelastwo! O, dziękuję. Już myślałem, że będzie jakaś misja kolejna do zrobienia na szybko. Ale widzę, że jest git. Witaj. Chyba cię tu jeszcze nie widziałem. Pierwszy raz w naszym wspaniałym Archolos? Nie musisz odpowiadać. Nie ma się czego wstydzić. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Nieprawdaż? Nazywam się Furek i zajmuję się wszystkimi zagubionymi w tym wielkim mieście. Jest może jakieś konkretne miejsce, w które chciałbyś się dostać? A może zainteresuje cię któraś z naszych map? Zaginionymi mówisz? O, jest pewne miejsce, do którego chcę dotrzeć. Pokaż mi swoje mapy. W całym mieście nie dostaniesz tak dokładnych map w tak niskiej cenie. No. 250 za mapę wyspy Archolos? Czysta wersja mapy bez żadnych oznaczeń. W rogu widać mały symbol Araxos. Wsiada znacznie najważniejsze miejsce. No to mam takie rzeczy. A, tylko tutaj jest ten mały symbol Araxos. I za to Araxos jest tyle więcej? Ja pierdolę, jest to jest pewne miejsce, do którego muszę dotrzeć. W takim razie porozmawiaj z jednym z przewodników. Pełno ich w mieście. Za drobną opłatą zaprowadzą cię, gdzie tylko będziesz potrzebował. Dziękuję. Nie zapomnij też odwiedzić naszego straganu pomiędzy koszarami a starym miastem. Dobra. Urna, ale tutaj się dzieje od razu na wejściu. Widzę, że jakieś wykopaliska są robione. Oj. Nie wiem, czy chciałem tutaj tak schodzić bezpośrednio, no ale dobra. Robotnik. Widzę, jeden robi, drugi pisze.
Hola, hola. Gdzie lezie? Przed siebie. Nie ma przejścia. Jak to? Dlaczego? Dlaczego nie? A masz przy sobie glejt? O jaki glejt ci chodzi? O glejt upoważniający do wejścia na Stare Miasto. Kurna. No dobra. I tutaj, żeby jest Stare Miasto i żeby tam wejść, trzeba mieć glejt. Kurna, no i jest całe życie to samo. Całe życie to samo. Strażnicy miejsca są co chwilę, więc kraść będzie ciężko. O, ale mamy, widzę, odblokowanych tych. Łaźnia. Gońców Zaraxos mamy odblokowanych. Tutaj chyba to samo jest, co? Hola, hola. Przed siebie. Nie ma. No dobra, czyli tutaj też nie. Czyli już wiemy, że będziemy chcieli wejść na Stare Miasto. To już wiemy. Przewodnicy. Kurna, duże to miasto i nie sądziłem, że ono będzie tak wielkie, szczerze. Ochroniarze tutaj są. Chodź, ja. Chata. Się wybierasz? Nikt tędy nie przejdzie. A, no dobra. Nie sądzę, żeby. I tutaj jeszcze nic nie możemy zrobić, dobrze wiedzieć. Dobra, zejdźmy sobie w dół. A tak wiecie, się porozglądajmy trochę, poszukajmy, co tu jest. Człowiek Volkera. Człowiek Volkera. Coś mi mówi Volker, ale nie wiem co. O, witam pana. Można pohandlować? Pohandlujmy. Jaja ma. A właśnie. Jest rzecz, której ja nie zrobiłem, a powinienem ją zrobić. To znaczy przeczytać przepisy. Rozumiem. Rozumiem. Gulasz grzybiarza. Rozumiem. Rozumiem. Dobra. Rozumiem. Co my tu jeszcze mamy? Podróż z gildią kupiecką, to nie. Bestia, krąg magiczny. Krąg magiczny. Zastanawiam się, czy czytać te kręgi magiczne, ale wydaje mi się, że nie. Referencje od Albina. Co my tu jeszcze mamy? Niebezpieczeństwo to kradzieże kieszonkowe, ale one mi się chyba nie przydadzą, co? Tajniki run teleportacyjnych jeszcze są. No, no trochę hajsu mamy, więc nie jest źle. Ale pytanie, czy ja mogę z nim pohandlować? Tymi rzeczami, które ja od niego... Które ja tam w Silbach znalazłem. W sensie znalazłem, no zajebałem po prostu. 40 zł. 50 zł. No powiem tak. Szału nie ma, liczyłem na więcej. Natomiast ma na pewno te dwa składniki, które mi się przydadzą. Marynowane grzyby w ogóle, wow. Nice. Czego oni tu nie mają, holy pano? Dobra, to koniec. I teraz tak. Teraz to my sobie jeszcze te dwie potrawki też... Rozumiem. Zróbmy. Rozumiem. Okej. Mamy 29 wytrychów jeszcze, więc jeszcze trochę zostało. Tu mi już bełty tylko zostały. Jakieś drzwi, ale nie chcemy wtargnięcia robić na razie. Obywatel. Handlarz różności. O, proszę bardzo. Czy mogę zainteresować szanownego podróżnika którąś z moich map? Mamy również w ofercie wspaniałe trofea zdobyte przez lokalnych myśliwych oraz wiele niezwykłych artefaktów, które będą świetną pamiątką z wyprawy na Archonos. Pokaż swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Co my tu mamy? Pikantny placek z mięsem. Fuj. Co on tu ma? Pas ochronny jeszcze. Amulety. Błękitne żagle. Do takich rzeczy to nie potrzebuję. Mapa Archolos z tym symbolem Araxos. To takie... Takie to drogie? A co ten symbol Araxos daje? Bo one wszystkie są dużo droższe przez to, że mają ten symbol. I się tak zastanawiam. Czy coś to zmienia tak realnie? Czy to tylko tak jest, bo jest? Takiewka starych monet. Ciekawe. Mogę mu stare monety sprzedać za jakąś lepszą kwotę na przykład?
Nie no, za jeden też. Czyli u niego też lipa. Pamiętam, że tam było napisane, znaczy było napisane, ktoś mi tam mówił. Tylko nie pamiętam, czy to w Silbach, czy gdzie. Że te stare monety mogą być warte, jak się pójdzie do odpowiedniego handlarza. Trzeba znaleźć tego odpowiedniego handlarza najpierw, nie? A, ja komuś na chatę wbiegłem, sorry. Mądra decyzja. Sorry, gościu. Strażnik miejski. Czego on pilnuje? Można dołączyć do straży miejskiej? O. No dobra, dobrze wiedzieć. Ej, fajnie, podoba mi się, dobrze jest zrobiona ta mapka tutaj. Jest naprawdę dobrze zrobione to. Witaj w siostrzanym kociołku. Czego potrzebujesz? Co masz? Co to za miejsce? Siostrzany kociołek to apteka, którą prowadzę wraz z moją starszą siostrą Ramchą. Na imię mi Fatha i zajmuję się sprzedażą naszych specyfików. Jeśli potrzebujesz rady w wyborze konkretnego preparatu, daj mi znać. A jeśli jesteś zdecydowany, co chcesz kupić, zapraszam do przejrzenia naszej oferty produktów. Dzięki. Pokaż, co masz na sprzedaż. Co masz na sprzedaż? Mamy zioła, eliksiry i specyfiki lecznicze. Dobra. O, mają jakieś przepisy inne też. Nice, to ja takie rzeczy bardzo chętnie. Jakieś nasiona w ogóle? Ciekawe, co? Skrzydła krwiopijcy. No tutaj skrzydła to ewidentnie by się nam przydało gdzieś zrobić, żeby móc je zdobywać. Bo widzę, że one się wszędzie pojawiać zaczynają, więc... Będzie dobrze je mieć, żeby się móc zdobywać, nie? Na sprzedaż. Ewidentnie. Dobra, weźmy Rozumiem. Sobie jeszcze te gotowanko, zróbmy. Rozumiem. No i dobra, słuchajcie, udało nam się dostać do miasta, więc jest już naprawdę dobrze. No, trzeba będzie na pewno się przejść, pozwiedzać. No, jest mnóstwo tutaj zakamarków i naprawdę to miasto jest mega duże. O, tu jakaś kaplica swoją drogą. Natomiast będziemy to już robić w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.